Pani marszałek, Wysoki Sejmie, wielce szanowny panie ministrze. Odnoszę wrażenie, że pan minister nie zrozumiał mojego pytania. Ja wspominałem pana senatora Rzeźniczaka z dwóch powodów. Pierwszy to ten powód, że prowadził on działalność prekursorską w stosunku do Amber Gold. No, pomijam ten fakt, że był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. A druga rzecz, to nie chodziło mi o to, że wyrażam niepokój, że pan Plichta może wkrótce opuścić areszt zwykłą drogą, tylko o to, że pan senator Rzeźniczak, jak tylko się znalazł w areszcie w końcu, to przestał żyć. I mnie chodziło o to, jakie kroki zamierza pan minister przedsięwziąć, żeby to tym razem nie miało miejsca. Jeśli pan minister wspomni na los jednego ze swoich poprzedników, pana ministra profesora Ćwiąkalskiego, to z całą pewnością będzie przed pańskimi oczami kilka innych tego rodzaju przykładów, kiedy przestępcy osadzeni w bezpiecznych celach, w bardzo ważnych sprawach, nagle schodzili z tego świata. Mam nadzieję, że to się tym razem nie stanie. Proszę na to uważać. Dziękuję bardzo.